Was w kolejnym odcinku w mnie na kanale miałem robić codzienne materiały z kalendarza adwentowego, ale zarówno na blogu Domina, jak i na rykoszecie pojawił się mm, przeciek, być może, czyli no, proponował, lista, która być może pojawi się na. E, lista czołgów, która pojawi się w kalendarzu adwentowym. Oczywiście jest tutaj dodane, że e, jest kolejność przypadkowa, ale możemy sobie przejrzeć, jakie pojazdy mogą się w tych e, w tym kalendarzu adwentowym pojawić i mówiąc szczerze, jestem trochę zaskoczony, bo wydaje mi się, że część z nich to mogła, mogłaby zostać spokojnie odpuszczona. Po pierwsze, mówiłem już w tym pierwszym materiale, który na Was nagrałem z tego rocznego kalendarza adwentowego, że Wargaming powinien. Już z dwie oferty dawać dziennie, bo tych premek ma bardzo, bardzo dużo. Musimy pamiętać, że poza tierami ósmymi jest też kilka maszyn na tierach niższych, które też budzą zainteresowanie niektórych graczy i do tej pory bywało tak, że w tym kalendarzu adwentowym poza ósemkami pojawiały się jakieś siódemki, pojawiały się jakieś szóstki, pojawiały się jakieś oferty z kątem premium. W zeszłym roku jednak, jeśli chodzi o oferty kalendarza adwentowego, to zostały one zdominowane przez tiery ósme. Rozumiem, że tiery ósme są najdroższe, więc oferują najwięcej przychodu dla Wargamingu, no i też oferują możliwość wyciągnięcia golda od graczy. Golda, którego zazwyczaj, no tro trochę na koncie graczy jest, bo teraz bardzo dużo osób kupuje paczki świąteczne i właśnie z tych paczek świątecznych golda ma. Oczywiście paczki świąteczne zapewne pojawią się troszkę w późniejszym terminie, nie na początku grudnia, no ale, ale jednak pewnie spora część z was, zwłaszcza też po filmiku z szczakiem Norisem, który się odgrażał, no te paczki kupi. Przypominam, to jest tylko przeciek, niekoniecznie tak być musi, jest to tylko jest to lista bez konkretnych dat, ja wstępnie po prostu powiem kilka słów na temat każdego z tych pojazdów, pierwszy pojazd, który tu widzimy to jest kartofel, no którego miało nie być w ofercie, a jednak Wargaming osrał wszystkich ludzi, którzy zapłacili kilka ładnych lat temu na początku tej gry gruby hajs, jak na tamte realia jeszcze gry, na, na realia gry free to play, Wargaming po prostu miał ich w dupie i ten pojazd udostępnił do szerokiej sprzedaży, co jakiś czas może można go nabyć. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem kartofla, ale na pewno są osoby, które tym grać lubią. Oczywiście tiery maksymalnie losuje nas na dziewiątki, to jest spory plus, działo zostało troszeczkę poprawione. Pancerz potrafi coś odbić, zwłaszcza jeżeli trafimy na ludzi, którzy nie bardzo kumają, jak sobie z nim radzić, chociaż też często włącza się wtedy tryb ładuje golda i strzelam w kartofla, więc nie jest to może jakiś pojazd, Super świetny, ale też nie wydaje mi się, żeby był jakiś tragiczny. Kolejnym czołgiem, który widzimy tutaj, to jest lew. Lew, jedna z moich ulubionych premek, Czołg, który... stara premka, która dzięki zmianom jakie się doczekała, stała się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym czołgiem, chociaż ja dziwię się, że tak popularna maszyna ma być dana w kalendarzu adwentowym. Dla mnie tutaj to jest trochę marnowanie potencjału tego kalendarza, ja bym jednak wolał, żeby to były czołgi rzadsze i dokładnie taką samą opinię mam na temat Strv S1. Lubię tę maszynę, ma ona bardzo dobrą penetrację, fakt faktem dość nudny styl gry, bo zazwyczaj się stoi z tyłu i kampi, no ale Strv S1 można normalnie zakupić w grze, i nie uważam, żeby tym pojazdem należało blokować sobie dzień w kalendarzu adwentowym. No, ale co kto lubi? Ja polecam tę bremkę, świetna penetracja. Tylko też no, no, może nie pasować każdemu, bo jeżeli ktoś chce grać nią super agresywnie, no to jednak nie jest to pojazd dla niego. Do dużo większej, bardziej agresywnej gry jest ten pojazd, czyli chiński Tedek. Według mnie jedna z fajniejszych maszyn, jeśli chodzi o chińskie td -ki. Świetny DPM, pancerz, który potrafi odbić, dobra mobilność, oczywiście kapryśne działo długo skupiające, problemy z depresją armaty. Nie każdy się z tym pojazdem lubi, natomiast ja mam do niego duży sentyment, bo dla mnie to jest taka obecna Su-122-44 ze starych dobrych czasów tylko na tierze 8, Więc jeżeli ktoś kiedyś lubił Sukę, to myślę, że znajdzie się, odnajdzie się na tej wz również. Dobrze, kolejnym pojazdem jest Lansen C, też pojazd, który ma wielu fanów, bardzo dobra depresja armaty, świetny DPM, duże walnięcie na strzałek na meda, ciekawy pojazd, ale pojazd, który nie ma za bardzo pancerza, i też to no, niestety nie będzie pasowało każdemu. Czasami ze względu na kąty wie, że coś odbijemy, ale nie jest to pojazd, który na ten pancerz grać powinien, więc. Ja uważam go za dobrą maszynę, ale na pewno nie odnajdzie się na tym czołgu każdy gracz. Tutaj jest Round Panzer, ale jak oglądacie ten film, no to już jest 4 grudnia. Round Panzer był 3, 3 grudnia. To jest syf, złom totalny w ogóle. Szkoda sobie głowę zawracać tym czymś. Kolejnym pojazdem jest Lorca 40T. Czyli czołg średni premium z magazynkiem na, na tierze 8. Zresztą tutaj jest na tej liście zarówno Lorka, jak i potem Somua. Lorka jest medem, Somua jest heavykiem. Somua ma jedną pestkę w magazynku, więcej przy porównywalnym. Czasie przeładowania, gorszą zdecydowanie mobilność, ale lepszy pancerz. Moim zdaniem, oba te czołgi są dość ciekawe. Dobra penetracja na działach, chociaż działa są dość kapryśne. Soma ma duży potencjał ze względu właśnie na, te swoje, na tą swoją pestkę. Więcej w magazynku, no ale mobilność czasami nie daje rady w obecnych realiach WOTA, za to, lorkowa mobilność jest jak najbardziej ok. Tyle, że te cztery peski raczej sprawdzają się lepiej w drugiej fazie bitwy, więc warto sobie te hapeki oszczędzać. Kolejny pojazd, Strv 81, czyli Primo Victoria bez malowania. Nic nadzwyczajnego, moim zdaniem lepszym czołgiem jest zdecydowanie Centurion Rack, a ciekawszym czołgiem do grania, chociaż trudniejszym, jest Lansen C, niż chociażby ten Strv 81, to jest po prostu Centurion, Pier... Centurion 1, w drzewku szwedzkim. Praktycznie o każdym z tych czołgów, o których tutaj mówię, macie materiały na kanale. Nie będę już to każdych linkował, tylko prosta sprawa. Jeżeli pojazd jest amerykański, macie u mnie playlistę pojazdy amerykańskie, pojazdy niemieckie, pojazdy szwedzkie. Mam po segregowane materiały na, po różnych kategoriach. Główne to są oczywiście do jakiej nacji należy dany pojazd, więc możecie sobie po prostu w taką playlistę na kanale wejść i poszukać, przejrzeć sobie materiały, czy znajdziecie właśnie tam film na temat danej maszyny. Dwururka obiekt 702 to jest na pewno jedna z ciekawszych ofert w kalendarzu adwentowym, jeżeli się pojawi, zwłaszcza że jeżeli będzie można nabyć ją za golda w zeszłym roku w paczkach bardzo dobry czołg premium troszkę może utrudniać granie tylko 5 stopni depresji, ale poza tym Naprawdę solidna maszyna, którą wielokrotnie na kanale pokazywałem. Wysyłaliście mi wielokrotnie naprawdę bardzo dobre wyniki na tym czołgu. Zwłaszcza mamy też możliwość tutaj strzału z dwóch dział, kiedy jest to potrzebne. Jak dla mnie. Na pewno czołg, którym warto się zainteresować, w przeciwieństwie do T-103, czyli tego TDK, tego TDK radzieckiego. Dla mnie to jest syf, wolno lecące pociski, wysoki, wielkie gabaryty, łatwy do przebicia. Ja zdecydowanie jednak Wam polecam, jeśli chcecie radzieckiego TDK, to ISU-152K, a najlepiej to SU-130PM, które jest chyba z tych pojazdów najbardziej uniwersalnym czołgiem. T-103 ja nie lubię, odradzam. Centurion RAK, tak jak już mówiłem, Zdecydowanie przyjemniejszy w grze niż Strv 81, lepszy też moim zdaniem, bardziej przewidywalny niż FV 4202, dobra wieża, która potrafi odbić, dobra penetracja na dziale, no ta Alfa 230 może nie robi wrażenia, ale jednak, yy, jednak mimo wszystko pena i wieża i dobra depresja pozwala grać w konkretnym stylu. Kadłub też skontowany odpowiednio, który czasami coś odbije, maszyna warta zainteresowania, może nie pi pierwszy czołg do kupna, ale na pewno Coś, coś, co ma swoich fanów. LT432, chyba najlepszy light premium, moim zdaniem, jeśli chodzi o ósemki, poza kołowcem oczywiście, bo ja wiem, że są fani Hawuków, buldogów, T92, ale dla mnie ten radziecki light jest najlepszy ze względu na to, że jest niski, co czasami powoduje, że trudno go trafić. Owszem, jest dość długi, ale mimo wszystko niski to robi swoje, jest szybki, ma przede wszystkim trollowy pancerz jak na lighta i potrafi odbić. Oczywiście upierdliwą cechą jest to, że się pali, to pali się straszliwie, możecie się zapalić nawet dwa razy w ciągu jednej bitwy, jak, więc jazda na gaśnicy to jest moim zdaniem coś obowiązkowego, a nieraz jak macie niefart, to się zapalicie w przeciągu tych 90 sekund, zanim Wam gaśnica się od, yy, odnowi. Ja, jeśli chodzi o granie na linii frontu, to poza kołowcem właśnie, jak chcę pojeździć czymś szybkim, to Eltek 432 to jest mój Wybór, i osobiście ten czołg polecam. Idziemy dalej: Kernavron Action X. Ja tu nie byłem wielkim fanem tego czołgu, później się troszkę bardziej do niego przekonałem, ale nie każdemu będzie pasował pojazd, który ma niską alfę, a on niestety tak ma. Oczywiście, dobry dpm, nawet fantastyczny dpm, dobra penetracja. Wieża, która potrafi coś wpuścić, dużo zależy od tego, jakie będzie losowanie. No. Pojazd nie dla każdego na pewno, ale też, jeżeli nie przeszkadza Wam mała Alfa, no to myślę, że spokojnie się odnajdziecie. Rhein metal Scorpion, Scorpion G tak zwany, znaczy no to akurat pewnie w wersji bez malowania. Fajna zabawka, oczywiście dane na papierze, super niby celność, w praktyce bywa z tym różnie. Dobra mobilność, walnięcie, oczywiście z kamuflażem i pancerzem już jest dużo, dużo gorzej. Ja jednak do Skorpiona cały czas mam duży sentyment i jeżeli mam wyjechać jakimś tedekiem na ósmym tierze, jeśli chodzi o premier, to na pewno skorpion będzie jednym z pierwszych wyborów. E75 TS, czyli kolejny pojazd, który w zeszłym roku był w paczkach. Czołg ciężki z mobilnością z bliżej bliżej do medową, taki w stylu trochę E50. Można by powiedzieć nawet. Na pewno ciekawa alternatywa dla bardzo wolnych czołgów ciężkich, jeśli chodzi o czołgi premium w Niemczech. No, bo tam mamy lewa, małą bresie czy fałkę, tą zwierzą z tyłu, tu jednak A75TS oferuje nam zupełnie inny, ciekawszy styl grania. Hmm, oczywiście nie ma tak dobrego pancerza, ale ma fajne działo z dobrą penetracją, więc też warto się nad tym czołgiem zastanowić, zwłaszcza jeżeli do tej pory nie kupiście jej nie mieliście jej w paczkach albo nie kupiliście jej. Nie kupiliście jej za kasę, a na przykład będzie za Golda TS5, no to czołg, który był y, jako pierwsza y, tedek właściwie jako pierwsza oferta, czyli 2 grudnia, to już o tym mówiłem. AMX 1357 bardzo ciekawa zabawka na siódmym pierze, Fajn, to jest dopiero pierwsza siódemka jaką tutaj y, nam pokazują. Y, mała alfa, ale magazynek strzelający niczym karabin maszynowy w zeszłym roku był do kupienia y, macie o nim materiał zrobiony, bo go o, obnawiałem. Jeżeli lubicie lajty, to myślę, że się na tym czołgu odnajdziecie. VK7501, ale ja jej nie lubię. To jest jeden z tańszych czołgów premium, jeśli chodzi o czołgi ciężkie. Dosłownie parę tygodni temu robiłem o nim film. Więc tam odsyłam wz 11 Alpine Tiger, czyli po prostu wz 11 z innym malowaniem. Ja odradzam, chyba że chcecie sobie grać for fun na goldzie, tylko na hitach, no to wtedy macie 250 peny i przyzwoitą mobilność, no to wtedy jestem w stanie zrozumieć taki zakup. Natomiast do zarabiania niekoniecznie, bo do zarabiania to ta penetracja podstawowa nie wystarcza. Częste losowania na 8 mocne dziewiątki i niestety sobie dużo nie pozarabiacie. Skoro T27, ja nie jestem takim fanem tego czołgu, uważam, że on został wprowadzony do WOTA za późno. Przy pojazdach takich jak Progetto i innych premkach Skoda moim zdaniem nie oferuje aż tak dużo. No ale jeżeli jesteście fanami czechosłowackich czołgów, no to pewnie i tak się na nią skusicie. M41D, czyli Bulldog chiński, tutaj również nie jestem wielkim fanem tego. Czołgu, moim zdaniem, Bulldog niemiecki czy chociażby HWK są po prostu czołgami lepszymi, ale to już pozostawiam Wam. Ja też uważam, że lepiej kupić sobie Radzieckiego LTK 432. Style jeszcze okazuje się, że być może będą do kupienia, i to jeśli chodzi o przecieki, wszystko zobaczcie. Tylko jedna siódemka, żadnej szóstki. Zobaczymy, czy to będzie prawda, czy też nie. Jeżeli pojawi się w kalendarzu adwentowym coś, czego nie było w tych przeciekach, no to wtedy w takim dniu, jeżeli będę mógł, postaram się jakiś filmik nagrać. Natomiast na dzisiaj chyba to będzie wszystko. Napiszcie proszę, co sądzicie o podejściu WG do kalendarza adwentowego. Jakie czołgi wybor Wy życzylibyście sobie i czy nie wolelibyście, żeby były właśnie dwie oferty dzienne, żeby też nie pomijać tych tierów niższych, bo powoli to się robi kalendarz adwentowy usemek i tyle. Pamiętajcie o Waszej aktywności w sekcji komentarzy, łapka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Życzę Wam miłego dzionka i do następnego, trzymajcie się. Cześć!